Ciebie wyzwanie. To, że bardzo ważna dla mnie jest technika, sądzę, że zdążyłeś już zauważyć. I dzisiaj właśnie wyzwanie techniczne. Chcę Ci pokazać, jak ćwicząc poprawnie możesz wzmacniać rzeczywiście daną grupę mięśniową lub pracować dookoła wszystkimi innymi, robiąc kompensację, na przykład przeciążając kręgosłup. Pierwsze ćwiczenie, brzuszki. Połóż się na ziemi, nie zaczepiaj o nic nóg. To jest bardzo, bardzo ważne i będziemy robić pełne skłony. Schodząc do dołu czy podnosząc się do góry, pracuj poprzez rolowanie, czyli najpierw połóż odcinek lędźwiowy, następnie piersiowy, szyjny i na koniec głowę i w ten sam sposób się podnosimy. Staraj się wykonać maksymalną ilość ruchów. Może być sytuacja, że nie uda Ci się podnieść. Drugie ćwiczenie, które chciałam, żebyś wykonał, już będzie na zmęczonych mięśniach, więc de facto powtórzeń powinno być dużo mniej. Zaczep nogi o łóżko, o kanapę, o drabinkę, jeśli robisz to na siłowni. I zrób dokładnie to samo ćwiczenie, czyli pełne skłony, ale z nogami zaczepionymi o coś. Jeśli wcześniej nie udało Ci się podnieść, sądzę, że teraz zrobiłeś to bez problemu. I naprawdę wyszło dużo, dużo więcej powtórzeń niż z nogami wolnymi. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że daliśmy stabilizację dla mięśni nóg i dzięki temu miał możliwość popracować mięsień biodrowo-lędźwiowy. Mięsień, który zgina właśnie staw biodrowy. Jest to mięsień, który u osób, które mają problemy z kręgosłupem, jest bardzo przeciążony. Większość z nas ma go przykurczonego. I naprawdę zaufaj mi, że ten mięsień już nie potrzebuje większej ilości treningu. Dlatego wzmacniając mięśnie brzucha, staraj się trzymać nogi wolne, nie opieraj je o nic. Wtedy rzeczywiście popracuje brzuch, a nie będziesz przeciążać mięsień biodrowo-lędźwiowy. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie na mięśnie pośladkowe. Ja już Wam mówiłam, w jaki sposób wzmacniać mięśnie pośladkowe. Zawsze na miednicy w tyłopochyleniu, na płaskim odcinku lędźwiowym, na skróconych mięśniach brzucha. Tą pozycję możemy uzyskać, kładąc się do pozycji, gdzie noga jest maksymalnie zgięta. Kładziemy cały brzuch na udzie. I teraz, zobacz, kręgosłup jest płasko, mięśnie grzbietu się nie napną. Miednica jest w tyłopochyleniu, już bardziej tej pozycji nie możemy wymusić. W tym momencie rzeczywiście będzie pracował mięsień pośladkowy. Zobacz, jak wysoko udaje mi się podnosić nogę. To jest minimalny ruch, a praca dla mięśnia jest ogromna. Pamiętaj, nie podnoś się do góry, staraj się trzymać brzuch i podnosimy nogę do góry. Zobacz, jak niewiele udaje mi się uzyskać. Rzeczywiście pracuję tutaj tylko mięsień pośladkowy. Nie robię kompensacji kręgosłupa, ani nie aktywuję mięśni grzbietu do tej pracy. Tak jak na przykład zrobiłabym to tutaj, robiąc kompensację w tym momencie i aktywując mięśni grzbietu, zobacz, jak wysoko podnoszę nogę. Robiąc to wcześniej w pozycji leżącej, ta noga mniej więcej znalazłaby się tutaj. Widzisz ogromny ruch, jaki potrafię zrobić właśnie dzięki przeciążeniu kręgosłupa i napięciu mięśni grzbietu. Więc pamiętaj, jeśli wykonujesz ćwiczenie na mięśnie pośladkowe, rób to na miednicy w tyłopochyleniu, napiętych mięśniach brzucha i w tym momencie zobacz, podnosząc nogę, trzymając poprawną pozycję, ja robię maksymalnie tyle. Czyli najlepszy trening na pośladki, gdzie rzeczywiście będą pracowały tylko pośladki, w tej pozycji i noga do góry. To ćwiczenie znajdziesz w moim nowym programie Perfect Butt. Mam nadzieję, że spodobało Ci się to wyzwanie. Mam nadzieję, że dzięki temu zobaczysz, jak rzeczywiście wzmacniać mięśnie brzucha i jak ćwiczyć dobrze technicznie. Udostępnij ten film, rzuć to wyzwanie swoim znajomym i do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć!